I siema, z tej strony Diabeł. I Dredu, a wysłuchacie RPGatki, czyli najbardziej swojego podcastu RPG w Polsce. Tak jest, dokładnie, ta-dam! Zgadza się, taram. Miało dzisiaj nie być RPGatki, ale jest RPGatka, ponieważ Dredu stwierdził, ej Diabeł, zróbmy RPGatkę. I zrobiliśmy RPGatkę. Także dzień dobry wszystkim, witam was wszystkich wspaniałych widzów. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o wszystkim i o niczym 2. Także tak. To znowu jest wasz odcinek. I to jest moment, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać z wami bardziej i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Pojawiły się pierwsze oczywiście już na fanpage'u, więc mamy tutaj jakiś zapas, ale jak najbardziej mamy tutaj w przyszłości możliwość wzięcia pytań z czatu. Także jak najbardziej zadajcie pytania, ponieważ tak jak zwykle nadajemy na żywo, będziemy czytać czat, ale nie odpowiemy na pytania wszystkie, ale dzisiaj jest większa szansa na wasze pytania, odpowiemy więcej. Diabeł ma pogłos pustego pomieszczenia. Tak, bo jestem w pustym pomieszczeniu. Tak, diabeł jeszcze nie odblokował wszystkich elementów, więc nie może sobie wygłuszyć. Na etapie levelowania dopiero lokacji. Słuchajcie, na mojej półce na razie jest tylko 2 podręczniki. Plus 5 dla kogoś... I to do dedeków, nie? Kurwa. Właśnie chciałem zrobić konkurs. Sorry chłopaki, nie będzie konkursu. Dredu nie pozwolił mi zrobić konkursu, ponieważ spoilował. Przecież wrzucałeś to już, nie wiem gdzie, ale gdzieś wrzucałeś. To było na Instagramie czy na Facebooku? Ale na stories, tak? No tak, proszę dokładnie. Bardzo, proszę bardzo. Kupiłem sobie te podręczniki za $60, postawiałem się, czy to dobry deal, czy niedobry deal, a potem spojrzałem na ceny Wizardsów. Nowy podręcznik do deków kosztuje $50 jeden, więc tak, trzeba było kupić ich 5. I je sprzedawać w Polsce cebulakom. Dokładnie. Były pytania na fanpage, where, na poście, który dzisiaj poszedł, był takim zauważonym postem, co tam słychać, czyli o czym chcecie, żebyśmy porozmawiali. Także dobrze, okej, okay. Więc Dredu, jeszcze powiedz, zanim przejdziemy dalej, gdzie można znaleźć nasz podcast? Oj, panie, na pewno na Florydzie. Nasz podcast można znaleźć w dowolnej części świata, która ma dostęp do internetu. I w tych częściach świata, które dostępu do internetu nie mają, ale mają dostęp do ludzi, którzy już nas słyszeli i mogą powiedzieć o to, jakie głupoty gadamy. Poza tym, jakbyście chcieli bardziej specyficzną lokację, to tych geograficznych nie podam, ale podam te internetowe. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Breaker, cokolwiek, co ma podcast w linku prawdopodobnie, wszystko, co zawiera w sobie ewentualne podcasty, a tego podcastu w linku nie ma. Ewentualnie możecie wygooglać sobie RPGatka i tam jesteśmy. Pozdro. Sartaj mówi, że o wszystkim by posłuchał, ale tak o niczym to nie wiem. Generalnie wszystko i nic to samo tak naprawdę. To tylko kwestia wyobraźni odpowiednia. A że gramy w RPGi, to myślę, że w wyobraźni nie mamy problemów. Albo właśnie mamy. Mamy? O Jezus. A nie wiem, no może to właśnie przez to, że gramy w RPGi, może to właśnie znaczy, że mamy problemy. A co do tego pogłosu, to jest rzecz, na którą zwróciłem od razu, jak robiliśmy test przed RPGatką, że jestem pogłos. No ale wyłożę książki, to może będzie trochę lepiej. Myślę, że one będą trochę wchłaniały ewentualne echo. Mam taką nadzieję. Trzymamy kciuki. Dokładnie. Trzymamy kciuki. Dobra. Ewentualnie będę musiał trochę lepiej mikrofon wypoziomować jeszcze. To się zobaczy. Przechodząc do szybkich tematów przed głównym tematem odcinka, haha, dzisiaj to jest tak absurdalnie bez sensu. Tak, dokładnie. Słuchajcie, zaczął się kapitularz online. My bardzo chcieliśmy o nim napisać, nas generalnie nawet zapraszali, byśmy tam pomogli coś robić, ale przez ten cały zapieprz związany z moją przeprowadzką i z innymi rzeczami, które Dredu miał na głowie, po prostu nie daliśmy rady nic sam przygotować i do niczego się zgłosić i nie daliśmy rady też tak samo po prostu napisać o nich. Więc słuchajcie, dzisiaj zaczął się kapitularz online, jeśli dobrze rozumiem. I można wpaść na prelekcje i są podobno fajne prelekcje. Widziałem tematy paneli, też są spoko. I mam tak, nadzieję, że w sposób zobaczyć coś fajnego. Tak, polecamy kapitularz online jak najbardziej. Lećcie zobaczyć, co tam ciekawego się w nich znajduje. Potem dajcie znać, co fajnego słyszeliście na Discordach. Bo ja nie mam czasu niestety, chociażbym poszedł. Ale może jak gdzieś zobaczę jakieś post factum opisane, że było fajnie, to albo chociaż wybiorę sobie jakieś nagrania, jeżeli będą na YouTubach, nie? Także dawajcie znać, jesteśmy tylko ludźmi i mamy czas ograniczony, więc trzeba się posługiwać innymi i wspierać. Tak, dokładnie.
Kolejną ważną rzeczą, którą ja będę na pewno bardzo, bardzo tutaj mówił, jest Bundle of Holding z podręcznikami do Numenery dostępny. Można za całkiem niewielkie pieniądze kupić sobie całkiem ładny zestaw podręczników do Numenery. Jako że ja bardzo blisko w serduszku mam ten system, to polecam. Polecam po prostu zakupić jak najbardziej ten bundle, ponieważ można kupić fajną grę w PDF-ie i wesprzeć cel charytatywny, co zawsze jest na plusie. Mhm. Także tak. I... Tak, jeżeli chodzi o Numenerę, to właśnie też przed chwilą rzuciłem okiem ten link i trochę mnie boli, że nie mam pieniędzy na to, bo to jest fajny zestaw. Jest, źle linka wkleiłem. Już poprawiam go. Teraz ten link powinien działać prawidłowo. Już sprawdzam. Tak, teraz działa prawidłowo. Więc zapraszamy, zachęcamy. Oczywiście dla wszystkich, którzy słuchają na YouTubie, ten link będzie w opisie tego filmiku. I tak samo na Spotify'u i innych platformach też powinien być w opisie filmiku. Oczywiście, jeżeli oglądasz nas na YouTubie i link nie działa, to nie jest nasza wina, że wkleiliśmy zły link, tylko jest już po czasie, nie? Jakby pamiętajcie, że... Tak, tak, ale bundle będzie jeszcze aktywny z miesiąc. Nie, 17 dni. No, no już. 17 dni będzie jeszcze aktywny ten bundle, ale no myślę, że większość ludzi nas słucha i tak zaraz po włożeniu tego w internet, więc to jest tylko wyłącznie na mojej głowie, żeby to zrobić szybko tym razem. Ale przy takim łączu. Oj, no tak, bo w Ameryce wszystko jest większe, nie? No tak, lagi też. Nie, no wiesz, no, jeśli chodzi o to wszystko większe, no, mam teraz spoko internet, mam teraz łącze, na którym mam 300 mega uploadu, 700 downloadu, więc myślę, że jakość tych transmisji powinna trochę wzrosnąć. Ja myślę, że mogę powoli zacząć się kusić o to, żeby transmitować wszystko po prostu w 60 klatkach w końcu, bo czemu nie w sumie? Pewnie, próbuj, rób jak możesz. Dokładnie, ale dzisiaj jeszcze tego nie zmieniłem, bo w sumie nie ogarnąłem tego wszystkiego do końca, więc myślę, że jeszcze będziemy tutaj kombinować. Ale tak, słuchajcie, jestem na Florydzie, będzie ciekawie, będą to dla mnie trochę inne godziny, więc będzie... Nie, bo nie zdążymy o 20, nie? Tej pregatki robić. Zdążymy. Jeżeli chcesz o 20, to możemy o 20 robić. Znaczy to jest do przemyślenia, nie? Bo generalnie to mi zmienia cały timetable, nie? Wszystko. Bo... Jasne. Jakby, drodzy widzowie, w związku z tym, co właśnie powiedzieliśmy, musicie pofollowować facebookową wersję czy fanpage'a naszego podcastu, żeby wiedzieć, czy przypadkiem nie zmieniliśmy godzin nadawania na żywo, bo inaczej się zdziwicie w któryś piątek, jak się okaże, że słuchajcie, wy dopiero obiadek szamacie, kapciuszki zakładacie po pracy, a tutaj boom, RPGatka jest live, nie? No jakość jest słaba, bo bajty z Ameryki na kanale słodkim się blokują, bo znowu był chwilę zablokowany. Och. Lol. Och, i to właśnie wyznacza ten moment, w którym opowiesz swojego suchara. Ja myślę, okay, że to jestem. Tylko czekaj, bo ja w sumie ja zapomniałem, co ja mam robić przed sucharem. Ja nie mam włączonego w ogóle... Soundboarda. Soundboarda, tak. Tak, dokładnie, więc zagadaj jeszcze przez chwilę. Ja odpalę soundboarda. Okej, okay. Muszę go zmienić na soundboarda RPGatki. Gracze na sesjach przed komputerami tyle się ruszają, że bez 60 klatek nie podchodź. Generalnie rzecz biorąc, to do graczy bez klatki się w ogóle nie podchodzi, bo to są niebezpieczne stworzenia, nie? Ten bonusowy sucher. Ej, co mi się tutaj stało? Popsułeś soundboarda. Musisz, słuchaj, jak zepsujesz soundboarda, to musisz ustami robić dźwięki. Nie ma innej opcji. Nie, czekaj, bo coś mnie nie zmienił, był update z voice moda. Nie mogę znaleźć po prostu tego teraz. Będzie pewnie, o jest, dobra, mam, wszystko jest gotowe. Więc Dredu możesz opowiedzieć suchara. Dobra. Na żywo, dobra, tak uwaga. Maksymalnie. Uwaga, moi drodzy, czas na suchara. Dlaczego wszystkie samochody w Polsce są takie obrapane? Nie mam bladego pojęcia. Bo mają niskie AC! Cóż mogę rzec? Weszło. Boże. A jakie mają trako? A to zależy już gdzie kupujesz. Ale to w G kupić, żeby na mnie najwyższe trako są mój samochód. Ty w ogóle myślisz, że w Polsce nie byłoby tako, tylko byłby jakiś, nie wiem, kebab pisany przez 3 zamiast E?
Nie no, wydaje mi się, że ta nazwa tej cechy w ogóle chyba nie zmieniła się w polskiej edycji jakoś diametralnie. Nie, ona... Znaczy, nie wiem jak... Nie, kurde, nie wiem jak się w polskiej edycji nazywa. Czy była w ogóle polska edycja tego? Oficjalnie tak, chyba nie. Nie, słuchaj, było. Musiało być. Była edycja AD&D jak najbardziej, była edycja polska, wydana przez TM Semik. I właśnie, Trako. To nie brzmi jak Tako. No jest Trako. Słuchajcie, musi być wyzwanie. Na pewno da się to zmienić na kebab. You can try. Trzeba będzie pomyśleć. No, ja generalnie ja nigdy nie pamiętam, czy były jakieś edycje polskie, czy nie polskie, bo mi się zlewa ten język jeden z drugim. Jasne, generalnie jak najbardziej. AD&D w Polsce wyszło dzięki wydawnictwu TSM, które większość ludzi kojarzy z tego, że wydawało komiksy o Batmanie. Okej. Tak, to był ich ruch w tą stronę. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do pytań, które pojawiły się na fanpage'u. W międzyczasie zadawajcie swoje pytania, o co byśmy mogli poruszyć. Jak najbardziej z wielką chęcią na nie odpowiemy, jeśli tylko będą związane jakikolwiek z RPG-ami. I na sam początek pytanie od Adriana Lewandowskiego. W skrócie odnośnie polityki w RPG. A jest. Po jakiś czas temu była gównoburza, która się przewinęła przez fanpage'e. O polityce i cóż, no padło takie proste pytanie, w sumie wychodzi mi z tego, czy w ogóle powinna być polityka w RPG? I ja tutaj odpowiem z swojej strony, oczywiście ten może mieć zupełnie inne zdanie i absolutnie nie ma z tym problemu. Natomiast odnośnie polityki są dwa podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że polityka jest wszystkim. Polityka jest wszystkim, więc jeśli polityka jest wszystkim, to twoje RPG zawsze będzie polityczne. Natomiast drugie podejście, jeśli polityka nie jest wszystkim, tylko za politykę uznajemy bieżące wydarzenia w danym kraju, czyli na przykład, nie wiem, ile razy Kaczyński kogoś zatrudnił, jak i dużo miał ochronę i tym podobne sprawy, to ja gwarantuję wam, że nikt nie chce tego na sesji. Koniec. No tak, nie? Bo tam jakby ten komentarz wyjaśnia, może rozwijający to pytanie Adriana, było coś takiego. Wszystko zależy od punktu widzenia siedzenia. Jedni twierdzili, że komunizm i LGBT wolno, inni twierdzili, że wolno rasizm i faszyzm. Inna grupa twierdziła, że żadnej polityki, tylko lochotłuczenie jest prawilne, więc podejrzewam, chociaż jakby totalnie mi ominęło dziękuję. Podejrzewam, że tutaj chodziło właściwie o wklejanie poglądów politycznych, a nie jakby polityki w sensie właśnie kogo kto zatrudnił i tak dalej. Tylko próba, nie wiem, pewnie jakiegoś podprogowego przemycania ideologii. Nie wiem, ciężko mi się do tego pytania jakby odnieść, bo jakby... To jest tak, jak powiedziałeś, że polityka może być wszystkim, może być niczym. I tutaj sprecyzowanie dużo więcej by jakby nam nakręciło, bo z jednej strony to jest troszkę tak, że jeżeli przed sesją stwierdzimy, że będziemy grali intrygę polityczną na Wybrzeżu Mieczy, no to jakby nie patrzeć, wklejmy sobie politykę Wybrzeża Mieczy. Jak ją naciągniemy, jak ją zrozumiemy i co z tego wyniknie, zależy od tego, jakie my mamy osobiste podejście i jakie mamy, wiesz, nasze poglądy i pewnie jakoś odbije się to na tym, co będziemy grać. Z drugiej strony, jeżeli będziemy biegać i tłuc potwory po lochach, troszkę nie wiem, jakby ktoś chciał tam wklejać tą politykę. Z trzeciej strony... Wolność dla wędrownych potworów. Nie wolno zabijać wędrownych potworów. Koniec, proszę, masz. No też. No dobrze, no okej. Okay, no dobra, no i wprowadziłeś. Nie? Ale jakby po to są też sesje zero, nie? Jakby dogadajmy się, zanim zaczniemy grać, czego tak naprawdę chcemy i trzymajmy się tego i nie próbujmy na siłę wciskać takiego... Ale mimo, żeśmy się dogadywali, to tu macie na talerzyku coś tam, nie? Brukselkę jakąś. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna kwestia. To było odnośnie tego, że pewne fanpage mówiły, że nie będą się wypowiadać odnośnie polityki. I spoko, niech tego nie wypowiadają się, to nie jest problem. Generalnie... No. Znaczy... Kurde, teraz jakbyś tak cofając myślą, to podejrzewam, że to było gdzieś w okolicy... Czekaj, co... nie pamiętam. Który z tych miesięcy jest tym Pride Month? To jest maj, kwiecień? Nie pamiętam. Później. Zabij. Czerwiec, maj, nie wiem, nieważne. Jakby ja z jednej strony czaję potrzebę czegoś takiego. Jasne, popieram jak najbardziej. Z drugiej strony
nie widzę, widzę też wykorzystanie firm, inaczej, widzę firmy, które wykorzystują to na swoją korzyść, żeby sprzedać się po prostu. I to jest to trochę irytujące. Czerwiec Foody pisze, dzięki. I jest to bardzo irytujące, we mnie trochę. Z trzeciej strony to jest takie, no halo, nie? Jakby to nie jest kwestia, że jeden miesiąc jest jakby bardziej wyróżniający, tylko jak już coś robić to zawsze. Więc trochę jakby to wszystko jest zbyt kapitalistyczne aktualnie. Cały ten świat jest tak irytujący kapitalistyczny w jakiś sposób, że czego byś nie chciał zrobić, to albo zrobisz to źle, albo zrobisz to tak, żeby się sprzedać, nie? I jakby przez to wszystko każda akcja, którą próbujesz zrobić, jest po prostu w którymś momencie sprowadzona do złej, nie? I upolityczniona. Więc podejrzewam, że z tego powodu, tego miesiąca, gdybyś weszły te dyskusje na temat polityki w RPG, nie? Że jedni tam próbowali zrobić kolorowe loga, inni nie próbowali robić kolorowych logo. To było później. No, ale Mówię, to było później, to było podczas głównoburzy, którą w sumie zainicjował tak naprawdę szaman odnośnie tokenizmów w streamach online. I ja ci powiem tak, no generalnie chodziło o to, że pewni ludzie tutaj konkretnie chodzi o ABC RPG, nie pozdrawiamy, którzy chcieli po prostu, żeby na ich fanpage'u nie było żadnej polityki, mimo że patrząc na to z punktu widzenia polityka jest wszystkim, to zawsze to wolny statement, jaki zrobić w internecie, jest politycznym statementem, ponieważ polityka jest wszystkim. Więc wtedy i tak będą się tą politykę robić. I nawet pisząc, że nie będą chcieli wypowiadać się na tematy polityczne, robią polityczny statement. Więc to jest już taka hipokryzja level over 9000, nie? A kiedy po prostu skupiasz się na tym faktycznie, co się dzieje dzisiaj, na obecnie w kraju po prostu, to jebać to, nie? A poglądy polityczne, słuchaj, zawsze każdy będzie je w jakiś sposób przemycał, nawet zupełnie nieświadomie. I nawet, słuchaj, grając sobie w RPGa i przedstawiając jakiegoś szlachcica, tak? Przedstawiając w jakiś konkretny sposób, robisz delikatny polityczny statement na temat szlachty. Koniec. True. Nie masz wyboru. Zwłaszcza, że niejednokrotnie nas uczyli na przykład właśnie, że szlachta była taka i nie taka, i my mamy gdzieś tam zakodowane, że szlachta wcale nie była taka fajna, nie? W głowach. Sarmaci! Pijacy. No, dokładnie. No dokładnie, więc tutaj no, to jest tak po prostu rozwinięty temat, że ja nie wiem w ogóle po co się tutaj na tym spuszczać w jakikolwiek sposób. Po prostu, jeśli chcesz mieć to RPG, politykę w swoim RPG-u, nieważne w jaki sposób będziesz miał, jeśli bardzo chcesz jej unikać, powodzenia, prawdopodobnie ty i twoi gracze w większości przypadków nie zauważycie tej polityki w tym RPG-u, ale ktoś przyjdzie z boku i wam nawet powie z miejsca, to i to jest jak najbardziej polityczne i co z tego. Póki wam nie przeszkadza, to z tym. Jak najbardziej, nie? Tutaj wchodzi to takie trochę zamykanie się w banieczce, że jakby nie dyskutowanie tematy polityczne, chociaż wiesz co, ja ci też powiem tak, bo ruszył Discord onionowy, to też wrzuciłem informację, że proszę nie dyskutować na tematy polityczne na serwerze, bo zamykamy się wokół gier. Więc jakby aktualne wydarzenia i twoje poglądy na ich temat, to nie jest miejsce na to, żeby o tym dyskutować. Tak, ale jak najbardziej się z tym zgadzam. Generalnie to jest, ale też sprecyzowany jakby kierunek dyskusji, który ma się odbywać na tym terenie, nie? Jakby. To jest troszkę coś innego, jakby bardziej sprecyzowane. Tutaj wchodzimy w konkretnie. Jakby zaczęli gadać na temat polityki i pod kątem tego, co się dzieje w ich grze, typu na przykład właśnie, że słuchajcie, mam taką i taką sytuację polityczną w tym i tym kraju, w którym moi gracze biorą udział w takich sesjach, nikt by się nie przypierdolił. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie, że tak naprawdę, jeśli mówimy, że nie chcemy polityki, ja napisałem kiedyś tekst naprawdę, że nie chcę polityki na swoich konwentach, to ten tekst odnosił się tego, że ja absolutnie nie chcę słuchać na temat tego, co się dzieje obecnie w kraju, będąc na konwencie. Tak, absolutnie. Bo nie po to przyjechałem na konwent, żeby słuchać, kurwa, nie wiem, wypowiedzi Korwina. No. Także tutaj jakby tą kwestię bardzo rozumiem, nie? Bo jakby też Discord ten onionowy nie stał po to, żeby dyskutować o rzeczach, które mnie mierzą, żeby delikatnie powiedzieć, tylko po to, żeby gadać sobie o fajnych RPG-szkach, nie? Czy o fajnych rzeczach, pomagać sobie nawzajem w jakimś takim, nie wiem, eskapizmie RPG-owym czy cokolwiek, nie? Jakby nie po to się zamykam w fajnej bańce, żeby gadać o tych niefajnych rzeczach. Jakby to nie jest mój cel. Więc jakby to jest jakaś kwestia jedna, nie? Ale troszkę odrębna, myślę, od tematu generalnie polityki w RPG. Tutaj jakby, no, po prostu.
Yep, liczę, że to jest zrozumiałe. Tak, dobra, myślę, że na tym możemy zakończyć to pytanie, bo możemy tutaj długo dyskutować, ale ciągle dojdziemy do jednego poziomu, do jednej odpowiedzi, że polityka ogólnie tak, ale bieżąca polityka w Polsce ni chuja. I tyle. Absolutnie. Dobra, co, lecimy do następnego pytania? Tak, dokładnie. Pytanie od doktora Spidera, który zadał pytanie: najlepsze RPG na jesieni? I zapewne doktor Spider spodziewa się odpowiedzi w stylu Warhammer na jesiennej gawędzie albo Neuroshima w kolorze rdzy. I niestety go bardzo zawiedziemy, ale... Czy ja go bardzo na pewno zawiodę? Bo nie wiem jak Dreadu. Ale patrząc na to... Znaczy, pierwsza moja odpowiedź to, co to jest jesień? Florida, nie? Przyjechał tam wczoraj, już jesień, nie znam. Dokładnie, ale tak w pełni poważnie, RPG na jesień. Pytanie, co chcesz osiągnąć podczas grania w RPG na jesień? Czy chcesz wprowadzić się w większy, jeszcze większy dół i melancholię? Czy chcesz wprowadzić się, odciąć się od tego, uciec od tej brzydkiej pogody? No właśnie, nie? Bo jakby myślę sobie RPG na jesień, to mi się kojarzy jakby kolorystycznie właśnie rdzaj czerwień, nie? Jakby te kolorki po prostu przeważają głównie w Polsce, bo u nas to jest brunatny i śmierć i brud i w ogóle, znaczy i szkocka krata, ale do tego jakby RPG-szki na jesień to mi się kojarzą bardzo mocno z kocykiem zasuniętym na głowę i kubkiem ciepłej herbaty w ręce, nie? Jakby z trzeciej strony mamy Halloween, które nadchodzi, które mocno bije, że tak nazwę, po oczach wielu, jeżeli chodzi o ten, tą jesienną strefę czasową, powiedzmy. Bo tutaj zaraz się pojawiają jakieś akcje, typu myśmy robili Spooktober, zaczęliśmy Strada, który trwa do tej pory, wiesz, tego typu rzeczy w zeszłym roku. Bo to jesień. Nie? Więc jakby z jednej strony można by powiedzieć, że no pewnie dla niektórych, tak jak powiedziałeś, ta jesienna czy coś pasuje. Ale tych gier, które na jesień, to zależy od tego, co jeden rozumiesz, tytuł. Jeden tytuł, który byś polecił na jesień. Nie interpretując. Wesen, dobrze. A ja odpowiem Numenera, ponieważ każda pogoda jest dobra na Numenera. No. Jeszcze dziwię, że nie powiedziałeś D&D, bo każda pogoda jest dobra na D&D. No, w sumie tak. To był jakby obvious, nie? Więc jak sobie pomyślałem, co poza D&D? Nie, ale tak serio to, wiesz, no to zależy. Jak ktoś ma chrapkę na to, żeby się nastroić na przykład na to Halloween nasze, no to są gry pokroju Ten Candles, nie? Które można, znaczy no to już proszę jeszcze mieć gaśnicę w zapleczu, że tak nazwę. Wszystkie mogą być elektroniczne. Tak, bo nie wiem, jakbyś... Tylko wtedy nie może ich zmuchnąć. No, znaczy tutaj wiesz, ten Candles jest ten motyw, że one teoretycznie mają się palić, bo jak zgasną, zanim się coś skończy, to symbolizuje jakąś mechanikę, nie? Więc jak masz elektryczne czy coś, tak. To musisz mieć jakiś losowy timer wygenerować na ziarnie czy coś, bo tak, nie? No ale to wiesz, to zależy, nie? Z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że jedną z takich gier, które bym mógł polecić na jesień z jakiegoś powodu, ale nie potrafię go wyjaśnić, to jest Mutant Year Zero. Jakby chyba z takiej perspektywy, że... jest jakaś nostalgia w tym systemie, która pasuje mi po prostu do pory roku. Nie rozumiem tego, ale coś w tym jest, nie? Jesień to RPG przy ognisku i pieczonych ziemniakach, gdzie zamiast smoków są krowy, a atmosferę robi obornik. Myślę, że kolega polił jesień z wsią. Wsiesień. Moja wieś RPG. Jest taki fanpage, nie? Wiesz co, ja wiem, tak... wiem, że Krzysiu miał koszulkę Rolnik Playing Games. Dobra. Ale czekaj, teraz tak, poczekaj, bo jesień to RPG przy ognisku i pieczonych ziemniakach, gdzie zamiast smoków są krowy, atmosfera robi obornik. Diabeł, jakbyś miał, ktoś ci powiedział, że chce zagrać w RPG-a i to jest hasło klucz, to jest zdanie kluczowe, żeby ten RPG był... Sprawy zamiast smoków, atmosfera robi obornie, chcę siedzieć przy ognisku i jeść pieczone ziemniaki. Warhammer. Okej. Okay. No zgadza się. W pytaniu pojawia się błoto, gówno albo cokolwiek innego podobnego, to Warhammer pasuje idealnie.
generalnie to jeszcze pasuje mi tutaj Morgborg do tego, nie? Jakby tutaj też krowa a smok, to nie jest wielka różnica, atmosfera robi obornik. No tak, true. Morgborg mógłby być, ale Morgborga nie znam na tyle dobrze, że się na tego opowiadać, więc... No. Tak, a jeśli chodzi o wieś RPG, to jest mała wieś, ten fanpage. To jest to, właśnie, to gdzieś to kojarzyłem. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, może kiedyś z nim pogadamy, a może nie. Pozdrawię. Tak. Dobra, to przejdźmy dalej. I to jest pytanie, które mogło być całym odcinkiem, więc raczej nie postawimy. Tutaj pytanie zadał nam, w zasadzie tak naprawdę dwie osoby. Daniel Czarnecki i Dariusz Tokarczyk odnośnie adaptacji papierowych RPGów na komputery. I ja po prostu to skrócę do tego, jaka jest twoja ulubiona adaptacja mechaniki RPG na komputery. Jak bardzo cringe jest powiedzieć Wiedźmin. Bardzo, bo nie jest w ogóle adaptacją RPG. Zdaję sobie sprawę. Jest adaptacją serialu, nie? Tak. Nie, a tak serio. Tak serio rzecz biorąc, to jedną z fajniejszych adaptacji, którą bardzo dobrze wspominam, jest, znowu powiem to hasło na tej RPGce, Mutant Year Zero. Road to Eden. To jest bardzo fajna gra komputerowa i tak, bardzo polecam. Jakby, jeśli chodzi o hasło adaptacja, ale świat się zgadza. Mechanika tak se, nie? Gdzieś tam jest pokrewna, bardzo pokrewna z temu, co się dzieje na papierze, że tak nazwę. Nie ma kilku rzeczy, ale generalnie to tak. To jest gra, którą mogę z czystym serduszkiem polecić ludziom, którym się podobał RPG, nie? Z tego, co rozmawiałem z Włodim, to gra poszła o wiele dalej odnośnie wydarzeń świata, w tego, co się działo w papierowym RPG-u, więc myślę, że to jest jeden z tych clue. Jak faktycznie znasz papierowego RPG-a, to papierowy, to komputerowy Mutant Year Zero da ci na pewno sporo zabawy. Nie musisz oczywiście odczekać mechaniki, bo jeśli chodzi o mechanikę, tutaj jest trochę bardziej skomplikowane. Z tego co słyszałem, najlepszą adaptacją mechaniki RPG na komputer to jest gra o nazwie Solasta, ale nie miałem okazji jeszcze zagrać. To jest oczywiście adaptacja mechaniki D&D 5. edycji. Natomiast moja ulubiona adaptacja TTRPG na komputery, ja myślę, że tutaj rzeczywiście też się wypowiem jako laik, bo nie czytałem nigdy Pathfindera pierwszej edycji, ale myślę, że to będzie Pathfinder Kingmaker. Kingmaker. Tu jakby zacząłem grać Kingmakera, nie miałem czasu, znaczy weszły mi inne rzeczy, inne gry między innymi, ale tak, tyle co zagrałem tego intro, które tam jest gdzieś, to bardzo, 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 bardzo fajne. Tak, ja właśnie kupiłem sobie kolejną część, bo to nie kończy, to jest kontynuacja, która nazywa się Wrath of the Kings. Tak, dobrze pamiętam? Jeszcze muszę spojrzeć na ten. Pathfinder... Wrath of the Righteous. Wrath of the Righteous, które generalnie nie jest kontynuacją per se w żaden sposób. Jest kolejną grą w uniwersum, na mechanice uniwersum Pathfindera, zrobioną przez to same studio, ale jest to osobna, zupełnie nowa fabuła. Więc jak najbardziej polecam i chętnie posłucham ewentualnie wszystkich opinii na ten temat. Na temat tej gry Kingmakera i tej nowej. Kingmaker ma pewno jeden problem, jest trochę zbugowany nawet teraz, do dzisiaj. I czasami ewentualnie z paroma rzeczami trzeba sobie poradzić modami, ale mody są waszymi przyjaciółmi i te bardziej upierdliwe elementy gry można po prostu zmodować. Można tak samo dodać masę rzeczy, których nie zaadaptowałem z oryginalnej mechaniki Pathfindera, jeśli ktoś zna. Więc, no. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że są też gry, które mają tragiczną adaptację mechaniki i tutaj prym wiedzie między innymi D&D, bo jest chyba najpopularniejszą grą generalnie. Jakby wydaje mi się, że to jest taki TTRPG, który ma najwięcej po prostu różnych adaptacji i w związku z tym ma też najwięcej tych złych, nie? Tak. Jakby jest jakaś zależność od popularności. I jest kilka gier, teraz nie pamiętam tytułów z głowy, ale tak, podchodźcie do tego bardzo ostrożnie, jeżeli kupujecie gry. Jeżeli kupujecie gry oparte o TTRPG, to patrzcie na reviews graczy, nie? Miałem kilka tytułów w rękach, które są absolutnie wyrzuć.
Mam nadzieję, że nie mówisz o Baldur's Gate, który jeśli chodzi o napisy mechaniki absolutnie, jest absolutnie do dupy. Nie, to są, mówię o kilku nowszych produkcjach, którym po prostu, wiesz, wpadły mi gry, nie wiem, z jakiegoś Humble'a czy z czegoś po prostu i odpaliłem, bo rzuciłem sobie okiem, że o, bo Dedeki, to może będzie coś fajnego. Zagrałem dwie rundki i stwierdziłem, że no, panie, szkoda, że cię nie mam jak wywalić z pamięci, nie? No, ale... Tak, także ten. Tutaj Pączek The Boss pisze, a świątynia pierwotnego zła. Temple of Elemental Evil generalnie jest ostatnią grą na Infinity Engine i jest jedną z lepszych gier na Infinity Engine. Pomijając pewne rozwiązania, które wynikają tam, że tam są tak naprawdę z tego, że to jest po prostu adaptacja, w miarę wierna z tego czytałem, adaptacja modułu Temple of Elemental Evil, wydaje mi się, że warto chyba rzucić okiem na tą grę i warto poświęcić jej kawałek czasu. Ona nie jest długa, ale na pewno jest spoko. Bo jest na Infinity, znaczy no, to jest to. Jeśli chodzi o samą adaptację mechaniki, znowu. Adaptacja mechaniki tutaj jest dość żałosna, ponieważ tak naprawdę zrobiono to w real-time z aktywną pauzą, tak? Dziury są tam głęboko zażyte w tym real-time. Ale tak naprawdę to nie stanowi dla mnie wielkiego problemu. Część ludzi owszem ma z tym problem, że tak to jest rozgrywane, jak jest rozgrywane, a część uważa, że to jest spoko. Ja wolę osobiście grać w aktywną, przy grze komputerowej, bo grać z aktywną pauzą, niż w turowym trybie, ale... No. A co powiesz o Shadowrunie? Shadowruny, jeśli chodzi o adaptację świata, są genialne. Jeśli chodzi o adaptację mechaniki, to już tak se. Bardzo została ona przekręcona po to, żeby dało się w to grać na komputerze, wydaje mi się, i żeby to miało sens. Jest tam, czuć ten element tej mechaniki, jak najbardziej ktoś znając mechanikę Shadowruna widzi to, że ta mechanika była wykorzystana, ale widzi też, ile zostało zmieniono. Tak samo dużą zmianą na przykład jest Tides of Numenera. Gra, która korzysta z mechaniki, części mechanik Numenery, ale na przykład wprowadza jedną rzecz, której po prostu, nie wiem, bali się chyba, że po prostu gracze normalnych komputerowych RPGów nie przełkną, czyli wprowadza hapeki. Osobną pulę hapeków. No. Ale cóż, i parę innych zmian jest tam generalnie, więc... Nie jest tak, że zawsze mechanika musi być przekręcona na potrzeby komputera. No patrząc na przykład na Solastę, która generalnie adaptuje jak najbliżej tylko się da mechanikę D&D na komputery. I tak samo patrząc na Baldura Trójkę, który jest już w Early Accessie i można go obejrzeć, to nie, myślę, że nie. Nie ma tutaj takiego problemu. Myślę, że to jest kwestia, jak była projektowana ta mechanika i jak bardzo jest adaptowalna. A wydaje mi się, że przy piątej edycji o tym już myśleli od początku i to jest okej, nie? I to działa. Bo D&D ma długą historię, naprawdę długą historię adaptacji. Manik jeszcze powiedział, Manik z Trójścianki, że podobało się Dark Eye Blackguard 2, graturowa na podstawie RPGa. Schwarze Auge jest spoko RPGiem, imho, takim okej, okay, nie? Lepszym niż gorszym, że tak nazwę. Jestem ciekaw, bo nie grałem w komputerową grę, ale tak sobie myślę, że kurde, może by trzeba. Bo jest dobra, ale no właśnie Dark Eye Blackguard 2, w sensie gra turowa na podstawie RPGa, słabsza niż Mutant, ale to już jakby i tak wysoko sobie poprzeczkę ponoć. Znaczy tak, znaczy generalnie na Schwarze Auge było więcej adaptacji komputerowych, nawet nie czy zdajesz sobie sprawę. To nie, nie zdaję było, sprawy. Były takie stare CRPG nazywające się Realms of Arcania. Ojej, kojarzę tą nawet nazwę. I, tak, i one były na Schwarze Auge właśnie oparte. One się działy w tym uniwersum. Okej. Ja pamiętam, że miałem znajomego, który był turbo wielkim fanem, który po prostu łykał to jak ten Leksioszynkę, tak? Więc nie wiem, jak jest z adaptacją tego, absolutnie nie znam dla Schwarze Auge mechaniki Dark Eye'a, ale na pewno chciałbym kiedyś spróbować, bo to jest takie niesamowite, bo w Polsce taki typowo polski system najbardziej znany to jest Neuroshima, tak? W Niemczech to jest dla Schwarze Auge i obydwie gry są oparte na mechanice 3K20. Tylko, że Dark Schwarze Auge podobno robi to dobrze. I bardzo, bardzo bym chciał po prostu zagrać sobie Dark Schwarze Auge w The Dark Eye, po prostu po angielsku z kimś, tylko kto umie w tą grę. Niekoniecznie chciałbym się tego uczyć, ale chciałbym zagrać. Okej, okay, dobra, to tutaj my jeszcze mamy... czy masz jeszcze coś do zdania na temat komputerówek?
komputerowych gier. Nie, w sumie to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, było powiedziane nawet trochę więcej, bo doszły rzeczy w międzyczasie. Nie, myślę, że komputerówki możemy skoczyć, możemy lecieć dalej. Aj, dobra, w takim wypadku przejdźmy do kolejnego pytania. Tutaj pytanie zostało zadane przez Iziego, tak? Które brzmi, jak poradzić sobie, kiedy twoi gracze przywiązują się zbyt mocno do postaci i NPC-ów? To nie lina. No stary, no to jest podstawa BHP każdego bondażu. Musisz mieć nożyczki przy sobie. Jak się związują za mocno, to tnij, nie? True. Tak, to na pewno ma jakiś wpływ. A tak całkiem poważnie? Ja myślę, że w takim momencie ja już przejmę poważną odpowiedź, bo już rzuciłeś ty słuchanie. Słuchajcie, poważna odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli wydaje się wam, że wasi gracze są za bardzo przywiązani do jakiegoś NPC-a, albo do jakiejś postaci, albo do jakiejś swojej postaci, albo do jakiegoś innego, to ja myślę, że popełniliście wszyscy jeden błąd. Nie porozmawialiście odnośnie oczekiwań sesji i nie powiedzieliście sobie wprost, hej, słuchajcie, u mnie na sesjach postacie giną. Albo powiedziałeś, hej, słuchajcie, ja nie chcę, żeby moja postać zginęła. Bo to jest oczekiwanie wobec gry. Podstawowe oczekiwanie wobec gry. Czy chcesz, żeby mój bohater przeżył do końca i był wielkim, wielkim super bohaterem? Czy może chcę po prostu zginąć w pierwszym randomowym momencie? Czy coś innego? Bo... Znaczy... Wybór gry można już ten... Chcemy grać w 7C na przykład, nie? I powiesz, chcemy grać w 7C, ale chcę, żeby mój bohater ginął. I już w tym momencie takie, na pewno chcę grać w sensji. No. Więc jest trochę tych zmiennych, nie? Jakby, no jakby... Wróćmy do tych dedeków, nie? Które masz na półce. Jakby gra, która opiera się w 90% o walkę. I ktoś mi mówi, słuchaj, zapraszam cię do gry, albo pytam się, może nie zapraszam, ale pytam cię, czy masz ochotę zagrać w Dungeons and Dragons, w grę opartą o tym, że walczymy z potworami, a ty mi mówisz, tak, ale nie chcesz, żeby bohater ginął, to ci powiem, słuchaj, to spoko, to zagramy w coś innego. Nie, jakby clue tej gry jest to, że stawiasz swoje życie na szali bardzo często, bo no tak jest zbudowana, po to jakby to jest główny cel tej gry, nie? Czy ja wiem, czy główny, to bym się już kłócił. Znaczy, słuchaj, poczekaj, mechanicznie, jakby D&D, mechanicznie, to jest gra, która 90% wszystkich mechanik, które są w grze, to co robisz na polu bitwy, albo w sensie jak walczysz, albo jak wspierasz walkę. I potem jest 10% pozostałych, jak rozmawiasz z ludźmi. No. Tak. No, ja wiem, ja zdaję sobie sprawę. Ale słuchaj, generalnie D&D, jak i każdy mainstreamowy system, chce być od wszystkiego. No, okej, okay, ale... Spójrz sobie na wszystkie show, chodzi mu to źle, po prostu, nie? Spójrz sobie na wszystkie show, które produkuje się z D&D. Czy one skupiają się na walce taktycznej? Nie, ale prowadzą do walki taktycznej. Ale czy skupiają się na niej? Tak, jeżeli już do niej to prowadzą. Ile godzin critical role? Ile godzin critical role jest walką taktyczną, a ile jest po prostu... Pół na pół odcinków. Połowa odcinków jest zazwyczaj walką taktyczną. No właśnie, inaczej, więc to nie jest tak, że inaczej, to jest jeżeli, jeżeli D&D chce być nie grą zorientowaną na walkę taktyczną, dlaczego jest taka ilość dostępnych figurek do walki taktycznej, mat, makiet i rzeczy, które ci tą grę uprzyjemniają? A ile z nich jest produkowana przez Wizardsów? A firmy na licencji też liczą? Jakiej licencji? Gale for Knives produkuje rzeczy, które są między innymi figurkami do walki i do D&D. I są na licencji Wizardsów i zajmują się, no poza jakimiś innymi dziwnymi tam typu ekranami mistrza gry, to właśnie robieniem zabawek, nie? Czy w sensie figurek i mat. Okej, okay, super. Fajnie. Natomiast wydaje mi się, że większość rzeczy, która jest dostępna do D&D, jest tak naprawdę dostępna do 5e i tak. Nie ma żadnej licencji. To jest raz, dwa, wiesz co, znaczy ja się zgadzam, to jest gra, która naprawdę jest jakoś stworzona, ale jeśli chodzi o ich marketing i o przekaz, to jest gra, w której masz wszystko i to też jest, po prostu tak jest to reklamowane, tak? Takie jest sprzedawane. Okay, okay. RPG ale jakby... jest zrobioną grą dla wszystkich, żeby każdy mógł grać w RPG, w D&D. Znaczy to jest bardzo, bardzo, bardzo... Ale tak jest. Naciągane hasło reklamowe. Ale słuchaj, marketing to jedno, a design gry to drugie. Nie? Jakby, wiesz, to tak jakbyś powiedział, że
wiesz, marketing tej zupki chińskiej, czy to zdjęcie na tym plakacie mówi, pokazuje mi, ile tam jest owoców i warzyw, czy może nie owoców, ale warzyw w tej zupce chińskiej, w tym kubeczku, a wszyscy wiemy, jak jest naprawdę. Jakby marketing jedno, zupka chińska drugie, nie? Ale ja wiem, Dredu. Ja po prostu ci mówię, że D&D po prostu jest sprzedawane jako gro dla wszystkich. No, okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj TKNW pisze, D&D przede wszystkim na swoim rodzimym rynku jest dla mainstreamu oznacza, że RPG nie ma innych gier. Tak. Tak jest. Ale nie do końca. Absolutnie tak. Nie do końca, bo teraz był jak najbardziej Avatar, który myślę, że przebił się dość mocno do świadomości, który bardzo zebrał mocno. Ile? 10 milionów prawie dolarów? Niecałe 10 milionów dolarów. Zresztą będzie. Tak, więc myślę, że tutaj to nie jest tak, że... Znaczy, dla wielu owszem, jak najbardziej, a to też jest zasługa jak najbardziej Critical Role. No i Marketing Wizardsów, nie? Myślę, że głównie Critical Role. Marketing Wizardsów jest chudnie poradny. Sorry. Jak siedzi ktoś na tych zachodnich grupkach, inaczej anglojęzycznych grupkach około RPGowych, to nawet te, które skupiają się na RPGach, a nie na D&D, mają niesamowitą przewagę dedeków i niesamowita ilość ludzi musi być niemalże siłowo uświadamiana, że D&D to nie jedyne RPG i że generalnie jak chcesz grać jakby, nie wiem, może nie Glass Cannon, ale jakby Glass Fragile jakby charakter, to są inne lepsze rzeczy do tego, żeby opowiedzieć historię, a nie D&D, nie? TKNW pisze, ale marki, a nie jest oparte o 5e. Avatar jest na mechanice PBTA. Tak, na PBTA jest. Natomiast kolejna rzecz. Jedną grą od zawsze lata przed Critical Role. Nie do końca. Ponieważ w momencie, w którym wyszła czwarta edycja D&D. No właśnie. Tak. Popatrz na rozpoznawalność Pathfindera. Jedna jest żadna w porównaniu. O właśnie, i tu się zdziwisz, cholera jasna, no. Bo w momencie, kiedy wyszła czwarta edycja D&D, Pathfinder był najlepiej sprzedający się system RPG na świecie. Tak, przebił D&D. Więc to mniej więcej tak się... samo, jakby w Polsce powiedzieć, że była trzecia edycja Warhammera. No, jaka edycja Warhammera? Powiedziałeś, jesteś w Warhammerze, ale... czwarta? No, tak, jest pierwsza, druga, pierwsza, czwarta. Druga, czwarta, koniec. Nie? Dokładnie, nie? Pathfinder oczywiście wybił się też na tym, że reklamował się jako po prostu D&D 3,5. Tak, więc generalnie rzecz biorąc, właśnie sobie uświadomiłem, że w polskim RPGówku to jest Warhammer, edycja pierwsza, druga, 40 tysięcy, czwarta. tak to wygląda. Więc generalnie wydaje mi się po prostu... Też chodzi o to, że D&D obecna edycja sprzedaje się najlepiej jak ever. To jest sprzedaż obecnej edycji D&D przebiła sprzedaż wszystkich edycji D&D dotychczas, z tego co pamiętam. Co jest tak. Już sam w sobie jest jakimś mega sukcesem. Więc no. To jak teraz, do ilu ludzi teraz trafiło D&D piąta edycja, myślę, że to ma duży wpływ na to pojmowanie. Po prostu trafia do wielu ludzi i tutaj jest dużo rzeczy. Owszem, jest marketing, ale marketing wydaje mi się taki sobie. Dużo tutaj pomogło jak najbardziej boom na actual play na Twitchu i boom na Critical Role, który po prostu pokazał, że hej, jesteśmy aktorami i możemy robić te rzeczy. To spowodowało, że ludzie wyszli z piwnicy i cała innych masy rzeczy i cała innych złych rzeczy, ale och, to jest... No. Plus no jakby ten ostatni rok, nie ukrywajmy, sprzyja rozwojowi takich hobby, które można uprawiać siedząc przed komputerem, a jakby nie patrzeć, najlepsze chyba aktualnie narzędzia do grania online, czy najbardziej spopularyzowane, patrzymy tutaj na D&D Beyond, mają dedeki, nie? Znaczy nie tylko D&D Beyond, ale no one już same się napędzają w tym momencie, nie? Bardzo dziwnie wymawiasz Foundry. Tak. Tak, ale nie, no wiesz, generalnie tak, D&D, znaczy D&D jest szalenie popularne i jak chcesz wydać produkt RPG, który osiągnie sukces, to na pewno to jest produkt, który jest kompatybilny z 5e. Bo on wtedy ma szansę na sukces i jest naprawdę duże ryzyko, kiedy robisz coś innego i to, że Avatarowi się udało, jest tylko i wyłącznie zasługą bardzo znanej marki. Bo na pewno nie to, że jest to PBTA. Myślę, że jakby to było 5e, to już w ogóle tam 10 milionów spokojnie by pękło. Ale z drugiej strony, myślę, że w takim hajsie Wizards by powiedzieli: hola, hola, zły człowieku, to są nasze pieniądze.
No. Znaczy generalnie rzecz biorąc właśnie tutaj, jeśli chodzi o samego Avatara, to w żadnym wypadku sukces Kickstartera nie jest zasługą bądź winą tym, że jest bazowany na PBTA. Ludzie nie mają pojęcia, czym jest PBTA w skali tego, co tam się stało na Kickstarterze, nie oszukujmy się, nie? Jakby ci ludzie zobaczyli RPG Avatar, dodali 2 do 2 i stwierdzili, będę waterbenderem po prostu, czy czymś innym, nie? Tak. To jest klasyczne granie na uczuciach, nie? Na wspomnieniach. To samo, co zrobiły Pokémony, jak wypuściły Go. Działa. Nie? Ludzie, którzy oglądali anime, nie wiem, czy to kreskówka, nieważne, nadrobiłem to w weekend, że tak nazwę, w którymś momencie, jak wyszedł Kickstarter, ale ludzie, którzy oglądali to za dzieciaka, nagle mają pieniądze, które mogą wydać na to, nie? Więc wchodzimy. I zresztą to samo zrobili przecież Renegaci z wypuszczeniem nowego silnika, zresztą też na licencji Hasbrosów i będą zaraz Power Rangersi, Transformersi i G.I. Joe i coś tam jeszcze, nie? Mhm. No, także to generalnie po prostu wchodzenie na ludzi, którzy dorośli, mają pieniądze, które mogą wydać na zabawki z dzieciństwa. Taki świat, nie? Tak, nasze poprzednie pokolenia w naszym wieku to miały 5 dzieci i chatę wybudowaną, a my myślimy nad RPGami. Dokładnie tak. Nie mam chatę wbudowanych, tylko wynajmuję, ale myślę, że to jest jeden z powodów, które prawie sparłem tą zbiórkę, bo ja uwielbiam uniwersum Avatara. Ja mam pusty pokój na razie. Słuchaj, ja mam gęś, więc jakby to jest, wiesz, 32 lata dreadu posiadacz gęsi pluszowej. Bardzo dziękuję za gęś zresztą. Słuchaj, no, ja myślę, że jak ja przyniosę swoje pluszaki tutaj, to będziesz mi, no... Naprawdę nie mam gęsi, słuchaj, ale... Czy któryś z twoich pluszaków jest sakiewką na kości przy okazji? A czy któryś z twoich pluszaków jest szatane serduszko? No nie jest. Zgubiłem kości w tym pluszaku. Mam. Pong! Tak. Nie ma klaksona, ale będę udawał. Obiecuję, że kiedyś będę udawał. Honkowanie. Na pewno jest to piękna gęś do systemu, który planujemy. Na pewno wydamy kiedyś go w końcu. Honk the game. Tak. Przepraszam, nie. Honk, the unnamed Goose RPG. O, przepięknie. I to można robić, to można grać. Ja mam przykład sakiewkę na kości, żona mi uszyła na święta Back of Devouring. Okej. Tak, co dalej? Ja wiem, że na przykład demon ma świetnego mimika jako kostki. Tak. W sensie ma po prostu skrzynkę na kości, która jest mimikiem, nie? Które widać zęby i tak dalej. Piękne. Dobra, myślę, że przejdźmy w takim wypadku do kolejnej części, bo myśmy byli przy przywiązaniu postaci. Do NPC. Tak, przegadasz temat i to jest odpowiedź, aleśmy popłynęli ładnie, więc... Tak. Ej, no to chodzi w tej aplikacji dzisiaj, tak? Więc jak najbardziej dalej rzucacie tematami. I właśnie, kiedy pierwsza drama w RPGówku? A to zależy, jak będzie pierwsza drama w RPGówku. No. Także to właśnie muszę dostawać newsy z pierwszej ręki, muszę dostawać linki, muszę się zapisać sportem na wszystkie grupy, z których wychodziłem. Straszne. To może, nie wiem, może porozmawiamy o zbiórce lansów na wydanie ich przygód w tym w druku. Możemy. Znaczy, ja nie widzę tutaj dramy, bo generalnie ja mam, wiesz co, ja rzuciłem okiem, mam PDF-y na drive-thru te z tymi przygodami. I one są bardzo sensownie napisane. One mi się podobają, jakby właśnie jakie takie gotowe materiały do prowadzenia sesji kryminalnej, nie? Więc jeżeli to wyjdzie w druku, propsuję, nie? Jakby ja osobiście mogę się podpisać pod tym, że liczę, że to się wyda, że już jest ufundowane, więc jakby spoko. Była drama jakaś na tym? No śmieję się odnośnie dramy. Nie było dramy jako tako. Generalnie było parę pytań, na przykład o źródło
I czy nie, jest tam coś więcej niż można znaleźć w internecie, na co padliśmy ze śmiechu z odpowiedzi, która padła, ponieważ jeden z autorów stwierdził, że jestem specjalistą i siedzę w temacie od 10 lat. Nie chciałem go pytać, czy robi jakiekolwiek studia z kryminologii albo czegokolwiek w tym stylu, więc, ale wydaje mi się, że nie, że raczej nic z tym czy nie wspólnego. I jego specjalizm polega na tym, że przeczytał darmowe dla materiału w internecie, ewentualnie jakąś książkę. Proszę mówić, jak ktoś siedzi w temacie, to nie dostaje tam nic nowego, o to mi chodzi, nie? A jak ktoś chce się inspirować. Mayhaps. Jak ktoś chce się inspirować, ja mam jedną polecajkę. Jest taki serial, Criminal Minds. Wszystko, więcej nie potrzebujesz. 13 sezonów. I praktycznie cały czas przez te 13 sezonów każdy odcinek jest inny. Każdy sezon po 26 odcinków. Nie mam czasu na seriale. No ja wiem, ale wiesz, może kiedyś bym miał. Jeśli chcesz po prostu zrobić sobie, nie wiem, sesję kryminalną jakoś, nie masz pomysłu, to przez godzinę szukanie materiału w internecie albo przez godzinę obejrzenie odcinku serialu. Fair, to jest jakiś wyznacznik, powiedzmy. Nie musi być całego. Nie wiem, okej, to teraz jeszcze pytanie tylko na jakim systemie grasz i jak bardzo musisz zgamizować, że tak nazwę, materiał, który dostajesz. Czy musisz dopisać jakieś statystyki do czegokolwiek? Zawsze. Ale to zawsze musisz zrobić. Przecież to, co kupisz od tego, od lansów, nie dostaniesz tam żadnych statystyk mechanicznych i tak dalej. Panie, jakim cudem oni by ci zrobili jakąkolwiek mechanikę? To są uniwersalne przygody. Uniwersalne przygody w ich wykonaniu oznacza, że nie mają mechaniki. No, są tam są rzeczywiście tylko co najwyżej jakieś trudne rzeczy, nietrudne rzeczy. No ale okej. Gdzieś jest pewno jakiś wspólny mianownik czytania tego materiału od nich i oglądania seriali. Tak. Pewnie dużo też by zależało, na przykład w moim przypadku dużo łatwiej, szybciej i wygodniej jest mi przeczytać jakiś materiał, bo mogę sobie go podzielić jak chcę narratyw w dowolnym sensie, kiedy w serialu nie byłbym w stanie tego podzielić, bo bym mentalnie tego nie ogarnął po prostu, nie? Żeby to potem skleić, nie? Jakby sobie na sesję. No jasne. No ale no. What can I say, no? It is what it is. Więc wiesz, to ja po prostu, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, że odpowiedź jednego z autorów była taka, że jestem specjalistą w temacie, bo siedzę w nim od 10 lat. Aha. No tak, to zazwyczaj nie jest dobry argument i nie polecam używania go w żadnym wypadku dyskusji, nie? Jakby no. Tutaj... No. Słuchajcie, gram 20 lat w RPG i nie jestem specjalistą, nie jestem człowiekiem, którego powinniście słuchać. Macie własne mózgi i sami jesteście w stanie stwierdzić, co jest dobre, co jest złe. Nie słuchajcie diabła, słuchajcie mnie. Tak, długo, ja krócej jeszcze nie dorósł do tego, żeby nie dawać innym rad. Dokładnie. No, także no. No nie, ale generalnie właśnie ten wyznacznik gram, czy robię rzeczy x lat, niekoniecznie jest wyznacznikiem, bo możesz te rzeczy robić x lat źle. Jakby... po prostu, nie? Da się grać źle w RPG? Wszystko się da robić źle. Kurde. W jaki sposób gra się źle w RPG? Na przykład ignorujesz ludzi po tym, jak przeprowadziłeś sesję zero i ignorujesz ich triggery na przykład. Okej, a z drugiej strony, jeśli wszyscy się na to zgodzili? No nie, jeżeli ktoś powiedział, że mam trigger, żeby tego nie robić. Ale powiedzieliśmy sobie swoje triggery, a potem i chuj z tym. Nie potrzebuję, i tak nie zadam mojej uwagi. Okej, nie. Jeżeli dochodzimy do sytuacji, w której na sesji zero mówimy, że takie są moje triggery, nie życzę ich sobie i wszyscy się zgodzą na to, żeby tego nie używać, po czym ich używają, wbrew, to jest złe granie w RPG. To jest bycie dupkiem. Tyle. Tak, ale to jest bycie dupkiem, nie kończyć legania w RPG. No nie, no... Jeżeli generalnie w tym momencie jesteś dupkiem, jak to w tym jest przypadku, dupkiem, to jest złe granie RPG. Jak ktoś jest dupkiem, to może grać świetnie w RPG, ale dalej będzie dupkiem. No ale w tym przypadku zagrał źle. W tym jednym być może, ale powiem ci tak. Samo złe granie w RPG jako tako jest dla mnie pojęciem... On po prostu zna sobie złą drużynę, bo wydaje mi się, że jak ktoś po prostu ignoruje triggery, to on powinien grać z drużyną, która po prostu nie używa triggerów i nie ma to w dupie. Są tacy ludzie i hej, come on.
True. No, zakładasz działo, że można grać świetnie, czyli można grać też źle. Nie. Dlaczego? Znaczy, ja wiem, że Logika mówi coś takiego, ale czy na pewno źle jest, jest przeciwstawnością dla świetnie? Tutaj generalnie wydaje mi się, że filozofię. Wchodzimy w bardzo dziwne tematy i trzeba było dużo rzeczy doprecyzować, dorzucić sobie formułki i zaznaczyć, o czym konkretnie mówimy. Bo znowu, kiedy ja ci powiem, że można grać źle w RPG, bo można być dupkiem, bo można stosować zabiegi, na które się nie zgodziliśmy, czy można robić rzeczy wbrew temu, co się dogadywaliśmy, czy nie wiem, przyjść i powiedzieć, wszyscy przygotowali postacie do dedeków, a ty przychodzisz z dupy, mówisz, że gramy sobie, nie wiem, w Warhammeru, bo tak, bo ty masz taki pomysł i używacie tej mechaniki na tamtej. No, generalnie to się po prostu nie klei, to nie ma sensu i prawdopodobnie spowodujesz frustrację w głowach wszystkich. Znaczy, przede wszystkim jedna rzecz, Dredu. Mówisz o rzeczach, które są absolutnie wymyślone i tak nie robi. Mówię generalnie o rzeczach, które są tak samo abstrakcyjne jak hasło grasz źle, czy grasz dobrze. No właśnie dlatego... Generalnie wydaje mi się, że patrząc to, czy ktoś gra źle w RPG, musielibyśmy wziąć konkretne przypadki i określić, co, czy to robi dobrze, co robi się źle. I owszem, ignorowanie triggerów jest złe, ale z drugiej strony, jeśli ta osoba będzie grała z ludźmi, którzy tych triggerów nie używają, to będzie grała już spoko. No tak, nie? Więc tego tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo zależy od definicji czasu, miejsca, akcji i w ogóle różnych rzeczy. Nie? Podejrzewam, że odpowiedź taka bardzo generyczna byłaby, tak samo da się grać, jak się nie da grać. Dobrze. Czy źle. To można, czy nie można? Tak. Tak, więc no ja tutaj oczywiście specjalnie zapalitowałem, żeby trochę wydłużyć czas, bo widzisz, że jeszcze dopiero zbliżamy się do godziny. Jej. Tak. Trzeba ale przebić tutaj... godzinę, żeby reklamy mogły wlecieć. A nie, czekaj, my nie mamy monetyzacji. Mamy. Znaczy nie mamy na YouTubie, ale mamy na ten... tak, ale tutaj właśnie bardzo ładnie TKNW podkreślił, że jak wszystko sprowadza się do definicji, a ty potrafią być totalnie płynne. I tak, to jest prawda, w RPG definicje są płynne, bo zależą tak naprawdę, owszem, są ludzie, którzy chcą stworzyć teorię RPG i szacun dla nich za to wielki, ale ja nie wierzę w to, że uda im się przekonać wszystkich grających w RPG, że definicje są takie, takie i takie i że tylko i wyłącznie takie i takie określenie jest prawidłowe na daną rzecz. Bo na przykład dzisiaj widziałem Tex Mansfelda i on jest bardzo fajny jak najbardziej. On próbuje nazwać konkretne mechaniki z gier. Próbuję konkretnie opisać konkretne mechanizmy, które są wykorzystane w różnych grach i to jest fajnie już usytuowane i na pewno jakiemuś designerowi się przyda. I designerzy mogą z tego dużo wyciągnąć, jeśli chodzi o twórców gry. Ale dla szarego człowieka... Hej, kurwa, rzucam K20. Tyle w temacie, nie? Jakby moje definicje są bardziej mojsze, więc są lepsze. Ale jeżeli chodzi o najprostszą rzecz, że test przeciwstawny, czy test zwykły, nie? Dla niego, wielu graczy to nie robi różnicy, on po prostu rzuca kością. Tyle. TKNW napisał, no ja myślę, że stojąc z boku mówiąc komuś, że gra dobrze albo źle, to jest kurwa szczyt elityzmu i tak zgodzę się, absolutnie. Jeżeli siedzą cztery osoby i dobrze się bawią, to i mówisz, że robią to źle, to jesteś dupkiem i wypierdalaj po prostu, nie? Przypomina się ten mem piękny, nie? Stop having fun! dokładnie, absolutnie, nie? Jakby tutaj też w pewien sposób jak się nazywa ten fanpage? Dużo ich jest. Nieprawilności więc... mistrza gry, tylko czekaj. Mądrości mistrza gry, dziękuję. Mądrości mistrza gry. Tak, fanpage, który w którymś momencie wrzuca od czasu do czasu, jak jest dobra drama gdzieś tam w RPGówku ostatnio. Mistrz kąpieli. Ja się kąpię lepiej niż ty w tej wannie, nie? Jakby to jest tak dobry tekst, tak świetnie obraca w ogóle absurd wytykania ludziom rzeczy, że no ja... spływam za każdym razem, jak to widzę. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Polecam serdecznie zajrzeć sobie, żeby znaleźć te konkretne teksty, że moje kąpanie się w wannie jest lepsze niż twoje kąpanie się w wannie, więc jestem lepszym mistrzem gry, nie? Jakby kąpię się już od 20 lat. No przecież to są argumenty, które tak bardzo pokazują absurdalizm całości, absurd całości, że no... Głowa mała. To było chyba przy okresie, kiedy Wojtek z Lansów napisał to, co napisał wtedy.
Ja tych tekstów widziałem kilka. Nie wiem teraz, czy dwa, czy trzy, czy cztery, ale widziałem ich kilka, więc tak. Mądrości mistrza gry. Zapraszam. Nie? Polecamy serdecznie. Tak, zdecydowanie. Znaczy, ja nie polecam fanpage'a, żeby nie było. To jest fanpage, który uważam generalnie w większości za szkodliwy, ale zdarza mi się zrobić coś dobrego. Ja po prostu... Ten człowiek jest nastawiony na ciągnięcie beki i robienie dramy, więc ja generalnie... Ja po prostu... Zalinkujemy wam konkretny post i nic więcej. Ja bym nie chciał popularyzować takich rzeczy na RPG Cydredu. Z całym szacunkiem. Ja, dobrze. Ja mogę prywatnie podesłać, jak ktoś chce. Znaczy ja mówię, możemy podesłać link do konkretnego postu, bo tak jak mówię, konkretny post jest spoko, ale cały fanpage to jest raczej ragpage. No niestety tych ragpage'ów w RPG-ówku jest trochę. Jest sporo. No, jest sporo dużych, to jest najsmutniejsze, wiesz? No. No. Był taki moment, że to były największe fanpage'u o RPG-ach w Polsce. Tak, come on, to jest to, co chcemy sobie reprezentować. Ragpage, kurde, granie w Warhammera świadczy o braku w samodzielnym rozumowaniu. Słuchaj, no jakby... Taka natura ludzi w pewien sposób, czy nie będę sprowadzał tego do narodu, że no lubimy rzeczy, z których możemy się ponabijać i powytykać palcami sobie ludzi, nie? Więc jak ktoś szeruje sobie jakieś cytaty, czy jakieś wytyka jakieś rzeczy, to będzie miał dużo większą chodność, chodliwość niż jakieś sensowne materiały, opisy, raporty, sesje, gameplay i tak dalej. Bo po prostu ludzie lubią szybki materiał, z którego się ponabijają, jakby wkleją sobie łatkę, że oni są lepsi, bo oni tak nie zrobili, a do tego jeszcze mogą kogoś opluć i pójdą dalej. Hashtag ludzkość. Z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony się nie zgodzę. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie też nas, co będziemy prowadzić, co będziemy klikać, co... Słuchaj, to działa na zasadzie najprostszej, jakiej może działać, algorytmy. Algorytmy działają w bardzo prosty sposób. Jeśli ludzie klikają reakcje, udostępniają, to więc ludzie to widzi i to robi się w pewnym momencie, takie, robi się z tego wirusowość, tak? I jak najbardziej pewne niektóre posty tam po prostu robią się wirusowe i w ten sposób po prostu mamy to, co mamy, tak? Ale... Dlaczego nie dasz lajka przy poście, który zauważyłeś, który jest mądry, który ci się podobał, nie? Masa ludzi nie daje lajków w takich momentach. Po prostu olewa to, bo zapomina o tym, że danie tego lajka tak naprawdę dla twórcy jest też spoko, to jest dla niego też dużo, bo ten głupi lajk powoduje, że jego treść dotrze do kolejnych osób. I chyba to jest pora na edukacyjny przekaz, drogi słuchaczu, kurwa, tak wiem. Wirusowość, chodziło o wiralność, both określeń według mnie się tego, co pamiętam, się używa, więc... Whatever. W każdym razie, drogi słuchaczu, kiedy po prostu przeglądasz coś, co ci się podoba, kliknij tego jebanego lajka. Bo kurwa, to jest ważne. Tak. Hashtag biegnij zostawić lajka na RPGatce. Nie no, bez przesady. Jak tylko jak się podoba. Tak jest. Patrzcie, ludzie przychodzą, my kończymy. Dokładnie, ludzie przychodzą, my kończymy. Idealne wyczucie. To możemy jeszcze chwilę zostać, nie? Pytanie jest, tak. Czy mamy jakieś pytania jeszcze ewentualnie od widzów. Ja z defaultu lajka daję, jak nie spodoba mi się treść, to odlajkowuję. Lol. O nie, teraz muszę dać lajka wszystkim filmom, które obejrzałem. Nie musisz, nikt ci nie każe. Bardziej chodzi o to, że po prostu jak coś ci się faktycznie podoba, to staraj się o tym nie zapomnieć, bo to jest po prostu dla twórcy zwiększenie jemu działki w algorytmach, tak? Jeśli coś obejrzałeś do końca i dasz temu jeszcze lajka, to raz, że tobie to będzie podpowiadać częściej tego twórcy materiały, to dwa, że pokaże to innym. I to jest chyba najważniejsze, tak? Że w ten sposób pomagasz twórcy, który ci się tworzy materiał, który ci się podoba, pomagasz mu dotrzeć do innych osób. Z jednej strony tak każdy powie, a jak tylko ja to nic to nie zrobi, nie? Ale to po kolei, właśnie każdy kolejny dając takiego lajka spowoduje, że dotrzemy do, nie wiem, trzech, czterech więcej osób i ta RPGatka w sumie w ten sposób tak naprawdę z podcastu, które słuchało na początku tam, nie wiem, 10 osób, teraz mamy średnio 20 widzów na żywo i każdy odcinek
Ma 100 odsłuchań na YouTubie ponad i 100 odsłuchań na Spotify'u. Bo dlatego, że ludzie lajkują. Bo czasami o tym mówimy. Mówili przez pierwsze pół roku w sumie. Nie, Dredu? Tak jest. Tak, wiem. Proste, smutne wywody diabła na temat rzeczy, które nikogo nie interesują. Tak to już bywa. Nie, ale jakby tak, zgadza się. Nie, po prostu się zgadza. Jeżeli jakby zrobicie jednego, dacie jednego share'a, bo wam się podoba, to dotrze do gigantycznie większej ilości ludzi, tylko dzięki jednemu share'owi, bo tak działają algorytmy. Więc wy automatycznie fajną rzecz wprowadzacie w taki viral, że sobie, nie zdajecie sobie sprawy. Więc róbcie to po prostu. Wspierajcie ludzi, którzy wam się podobają. Nie mówię tu o RPGacie, mówię tu generalnie, czy kimkolwiek. Tak, nie? Tak, dokładnie. RPGatka sobie poradzi, my i tak będziemy ją robić, bo jesteśmy starymi nudzieżami, którzy po prostu nie mają co robić swoim życiem wieczorami po południu. Słuchajcie, jest piątek wieczór, normalni ludzie idą do pubów, czy nie wiem, wychodzą na koncerty, czy robią generalnie rzeczy, a my siedzimy i mówimy o RPGach od 2 lat. No, ej, to naprawdę od 2 lat, bo właśnie mijają 2 lata od... Jakoś tak, ty. No nie wiem kiedy dokładnie, nie mam pojęcia, kiedy był pierwszy odcinek. Odpalę YouTube'a, bo na YouTubie będą aktualne dane, nie? Znaczy będzie w miarę najszybciej. Nie Eonienik, tylko RPGówek. Chodzimy na RPGówek, proszę Państwa. I jeśli chodzi o RPGatkę, gdzie tu będzie dokładna data? 4 października, czyli rok i miesiąc. Znaczy rok i 11 miesięcy. 11 miesięcy, czyli za miesiąc będzie drugi rok. Mm. Za miesiąc 2 lata RPGatki, proszę Państwa. Ja oczekuję od jakiegoś dobrego fana tortu pocztą pantoflerzy ten polny. No, przy drzwiach. Mi możecie zamówić pączka. Będzie ja dziękuję, nie, ja absolutnie. Ale możecie wysłać jakiegoś fajnego gifa, nie? Jakby, albo wrzucić jakiś komentarz na YouTube. Ale według, okej, okay. Miesiąc mamy. Mamy miesiąc. To ja myślę, że to jest ten moment. Słuchajcie. Ogłaszamy konkurs. Konkurs tak. Na najlepszego RPGowego suchara. Do wygrania będzie bonik do wykorzystania na DTRPG. Ja sponsoruję $30. Dredu, ile sponsorujesz? Jak mamy miesiąc, to mogę drugie 30 zesponsorować. Mówię ci od razu wcześniej. Dobra, czyli będziecie mieli łącznie do wygrania jeden bonik łącznie o wartości $60 na DTRPG. To pozwoli wam kupić 2 duże podręczniki w PDF-ie. Taki jak diabeł ma na półce. W PDF-ie. tak, i generalnie co? Myślę, że to będzie takie najlepsze. W komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie. Pod tym odcinkiem na YouTubie napiszcie swojego suchara i ten suchar, najlepszy suchar, który się tam pojawi, ustawiony przeze mnie i przez Dreda, na odcinku RPGatki, który będzie nadawany w okolicach 4 października, czyli już patrząc na kalendarz dokładniej, w okolicach 8 października zostanie rozwiązany ten konkurs i wyłoniony zwycięzca. Także słuchajcie. Macie miesiąc. Macie miesiąc na wymyślenie suchara, dokładnie. Od razu mówię, nie liczą się żadne suchary, które już padły w odcinku do dzisiaj. Tak. I oczywiście wykorzystamy bezczelnie wszystkie, które padną w przyszłych pogadkach. Dokładnie, najbardziej tak, dokładnie tak. Więc liczymy na waszą pomoc i naszą waszą aktywność, ale myślę, że jest tego warto. My ewentualnie odezwiemy się jeszcze do jakichś sponsorów ewentualnych, może tam coś dorzucić. Tak, myślę, że coś możemy, jak jesteście, słuchajcie, wydawcami, wielkimi wydawcami wielkiej RPG z Polski i chcecie dorzucić coś do konkursu na 2-lecie RPGatki, bo wam się podoba ten materiał, to jak najbardziej zapraszamy serdecznie, dawajcie znać w komentarzach, przygarniemy każdego. Dokładnie. Dobra. To co? No to skoro mamy już to z głowy i ogłosiliśmy konkurs, to myślę, że to jest ten moment, w którym będziemy się z wami żegnać, drodzy słuchacze. To jest. Tak. Więc słuchaliście, drodzy, z pokracu RPGatka. Ja jestem diabeł. Ja jestem Dredu. Dobranoc. Dobranoc.